Thank you.
Hej wszystkim, przepraszamy wszystkich za opóźnienia. Tutaj z panem Wiktorem próbujemy się podłączyć za pomocą aplikacji Zelo i mamy drobne problemy, więc czekajcie cierpliwie, za chwilkę się pojawimy. Thank you.
inżynier analizuje i rozwiązuje problemy techniczne. Mówimy tu o osobach, które zbudowały młotek kamienny, żarówkę, komputer czy statek kosmiczny. Inżynier rozumie, jak działa urządzenie i potrafi to wykorzystać. To dzięki nim pływamy, jeździmy, latamy czy nawet żyjemy w kosmosie. Ta technologia to nie jest żaden cud czy dar, ale efekt naszej pracy. Nie dostaliśmy skrzydeł, ale sami je zbudowaliśmy, bo chcieliśmy latać. Budujemy, bo jest to przydatne, a zarazem fascynujące. To coś, dlaczego warto wstawać każdego dnia. Dr Marcin Stolarski i jego świat widziany oczami inżyniera kosmicznego w programie Inżynieriada. Witam wszystkich serdecznie na naszym opóźnionym nieco, prawie 25 minut podcaście. Bardzo Was wszystkich przepraszam za opóźnienie, tu żeśmy mieli po prostu problemy, żeby się połączyć. Zwykle pan Wiktor nie miał z tych problemów, ale jak to się mówi, urządzenia techniczne potrafią czasami splatać figla. No i tym razem właśnie akurat wyjątkowo, kiedy pan Wiktor nie jest w zasadzie prowadzącym, tylko gościem naszego czatu, tym razem nam właśnie technikalia tutaj sprawiły pewne problemy, ale nic to, już jesteśmy na kanale. A w każdym razie, jeżeli mówimy o naszym kanale, to znaczy, że słuchacie w tej chwili kanału Inżynier Gada, podcastu inżynierów, którzy rozmawiają o sprawach inżynieryjnych, ale czasami o publikacji nauki, czasami o różnych rzeczach. Wszystko się dzieje na kanale Inżynieriada dla odmiany, który jest jakby tytułem jakby zbiorczym wszystkich tych publikacji tutaj. Możecie nas słuchać zarówno na kanale Zello inżynieriada.pl, jak i na YouTubie, a po tym spotkaniu całość zostanie jeszcze zgrana i zmasterowana tutaj podczas live'u, ponieważ korzystam z aplikacji Zello. Między naszymi wypowiedziami będą takie krótkie przerwy, ponieważ praca przez Zello przypomina rozmawianie trochę jak przez CB radio, a w masterowanym materiale po prostu te przerwy zostaną wycięte, więc potem polecam jakby tą wersję do przesłuchiwania. Natomiast mimo, że ten interfejs ma pewne ograniczenia, ma też swoje bardzo ważne zalety. Po pierwsze, jak ktoś rozmawia, to nikt mu nie przerywa, po prostu każdy po prostu ma mikrofon tylko dla siebie, nie ma wchodzenia w sobie w słowo. A po drugie, na kanale może być jednocześnie nawet i 1000 osób i te wszystkie 1000 osób mogą na przykład słuchać, a potem mogą zadawać pytania. Jeżeli mówimy o zadawaniu pytań, to można je będzie zadawać zarówno głosowo, jeżeli ktoś jest na kanale inżynieriada.pl na Zello, to będzie mógł po prostu je zadać głosowo. Jeżeli ktoś nas słucha na YouTubie, to tam jest z boku czat i na tym czacie będzie można zadawać pytania tekstowo. Tam Ania je skrupulatnie zbiera. Możecie nawet adresować je do Ani, żeby Ania na pewno Was tam zauważyła i wtedy po prostu w momencie Ani wywołam i będziemy te pytania sobie tutaj zadawali. Ze strony tutaj redakcji jestem ja, Marcin Stolarski oraz Leszek, który też się za chwilkę tam odezwie. Oraz mamy osobę, która jakby ją ładnie zapowiedzieć. Wiecie co? Jeśli oglądaliście może ostatniego Mavericka, teraz wypadło mi słowo, Top Gun Maverick, tak, ten odcinek. I tam jest taki moment, kiedy kapitan Maverick jest przedstawiany nowym uczniom szkoły właśnie Top Gun. I właśnie pada takie hasło, że wasz nauczyciel, prawda, wykonał ogromną ilość misji, czyli tutaj bym powiedział, że dzisiejszy gość nagrał ogromną ilość programów radiowych, telewizyjnych, napisał wiele książek z zakresu popularyzacji nauki. Jego dokonania w tym zakresie stworzyły w zasadzie legendę
która za nim kroczy. Bo dzisiejszym gościem jest pan Wiktor Niedzicki. I mikrofon do pana Wiktora, żeby się przedstawił. Dzień dobry. Mam nadzieję, że w odpowiednim momencie włączyłem mikrofon. Mam nadzieję, że słyszą mnie państwo w miarę przyzwoicie. Ja się nazywam Wiktor Niedzicki. Rzeczywiście od tych prawie 49 lat jestem popularyzatorem nauki. Mnie to bardzo bawi. No a wiadomo, że zabawa nie męczy. No wobec tego cały czas pracuję i sądzę, że jeszcze coś jestem w stanie zrobić. No dobrze, panie Wiktorze, ale obstawiam, że większość młodego pokolenia, młode pokolenie, powiedzmy osoby, które urodzone są po roku 2000, mogą do końca nie kojarzyć pana. Więc na początek ja bym zadał panu takie cztery pytania, które zlokalizują pana wiek i gdzie pan jakby w tym wszystkim zaczynał. I pierwsze pytanie jest do pana, co pan robił, kiedy w telewizji polskiej można było oglądać pierwsze lądowanie ludzi na Księżycu live, czyli misja Apollo 11. Proszę pana, byłem na obozie bodaj harcerskim, no w każdym razie gdzieś na Mazurach. Ale wie pan, to może tak, zacznijmy. Na pewno nie żyłem wtedy, kiedy były dinozaury. Nie żyłem wtedy, kiedy były mamuty na terenie Polski. Raptem zacząłem tę popularyzację w 75 roku, czyli to trochę lokalizuje mnie również, ale z drugiej strony to pamiętam start pierwszego Sputnika, bardzo dobrze to pamiętam. Pamiętam pierwsze satelity, jakie właśnie nad tym niebem wtedy na Mazurach pojawiały się i to dla nas było wielkie przeżycie. I pamiętam jeszcze kilka innych rzeczy. Dobrze, jak... Jeszcze mam trzy pytania z tego zakresu. Jak mówił pan o Sputniku i satelitach, to ja kojarzę, że chyba bodajże misja Voyager była w logu programu Sonda. A gdzie pan był właśnie i co pan robił, kiedy właśnie Sonda się skończyła, kiedy pan Kurek i Kamiński po prostu zginęli w wypadku samochodowym? Proszę pana, po pierwsze pamiętam, jak koledzy wyjeżdżali, ponieważ wtedy byłem kierownikiem redakcji popularno-naukowej i byłem wtedy w radiu, przepraszam, w telewizji oczywiście, bo mi się radio kojarzy, byłem wtedy w telewizji, a do telewizji przyszedłem z radia, gdzie już byłem 10 lat. Popularyzowałem naukę w pierwszym programie Polskiego Radia, w powstającym wówczas czwartym programie Polskiego Radia, a potem w czterech porach roku, gdzie zresztą zaczęło się bardzo zabawnie, ponieważ koledzy poprosili, żebym opowiadał o czarach. No dobra, no jak o czarach, to o czarach. No, dlaczego dziennikarz potrafi różne rzeczy? Opowiedziałem o tych czarach, im się to spodobało, a potem mówiłem już o czarach naukowych, czyli o odkryciach i o różnych pracach i stamtąd właśnie z radia trafiłem do telewizji. Ale to był 84 rok, wobec czego równolegle z kolegami z sądy, oni oczywiście zaczęli wcześniej, a ja prowadziłem swój skromny program laboratorium. Dobrze, do programu laboratorium jeszcze przejdziemy. Ale jeszcze mam dwa pytania, takie, które może bardziej też poruszą współczesne osoby, bo one mogą nawet nie wiedzieć, kto to był Sonda, kto to był Kurek Kamiński, więc od razu rzucę te dwa pytania za jednym zamachem. Jak wyglądał pierwszy komputer, który pan używał, niekoniecznie był pana, oraz jaki był pierwszy pana komputer, który pan używał, po prostu był pana jego właścicielem?
No, pierwszy komputer, z którego skorzystałem, to znaczy, to były lata 70. chyba trzeci rok. Byłem wówczas w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk i wówczas jako fizyk, chemik, teoretyk, bo zajmowałem się chemią kwantową, prowadziłem obliczenia w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk. To centrum mieściło się na szóstym piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Były tam komputery Odra, ale ja już liczyłem na super nowoczesnym, no w ogóle nieprawdopodobnym komputerze. Były trzy takie w Europie. Nazywały się Cyber 72. Były to komputery firmy Control Data. Ja tam przyjeżdżałem z ogromnym plikiem kart takich perforowanych, Hollerisa. I odpowiednie panie to wkładały tam w czeluść takiego czytnika, który był wielkości, no ja wiem, taki prawie jak biurko. I one to wkładały, komputer coś tam mielił, potem była drukarka też wielkości, no przekraczającej wielkość biurka, były jeszcze inne urządzenia, ale tak naprawdę sam komputer się mieścił w świerku. I tam było centrum takie komputerowe, dwie hale klimatyzowane i tam się mieścił ów przepiękny komputer. Czyli to były właśnie czasy tego, czyli ja byłem no wręcz ekspertem. Ale potem po raz pierwszy z kolei w telewizji zetknąłem się z komputerem już dużo nowocześniejszym. Właśnie w 80. bodaj 5. roku, kiedy z jakiegoś powodu chyba robiłem program o projektowaniu dźwigów, takich, no, takich dźwigów jak na budowie. I wówczas pojechałem do jakiegoś centrum komputerowego kolejnictwa do Krakowa, do Katowic, przepraszam. I w tych Katowicach pokazali nam super komputer. Tam był plotter, czyli taki wielki stół, na którym ten komputer coś tam kreślił. Były oczywiście dyski pamięci i pamiętam, że taki czteropłytowy dysk o średnicy gdzieś około 30 cm wkładany był z taką rączką, był wkładany do czegoś w rodzaju takiej, tak jak teraz jest pralka z tym, jak się wkłada od góry do pralki, no to się wkładało od góry taki właśnie dysk z tymi czterema płytami, przekręcało się taki specjalny klucz, no i komputer coś tam rzęził i coś tam wypluwał. A jeśli chodzi o mój prywatny komputer, a już dużo później, dopiero gdzieś na początku lat chyba 90., miałem pierwszy komputer. No, oczywiście to już był normalny taki komputer użytkowy. Miał ogromną pojemność, niesamowitą, po prostu 40 megabajtów pamięci. No niesamowity po prostu. 40 megabajtów, czyli to był jakiś PC, czy jednak zaczynał pan jakiś mniejszy komputer typu Atari albo Spectrum Commodore? Nie, no to już był komputer PC, proszę pana, PC. Przy czym wtedy sprzedawano, dlaczego ja podkreślam tak tą wielkość, bo sprzedawano te komputery z pamięcią 25 megabajtów. No ale tutaj dzieci, właściwie dokładnie moja córka podpowiedziała: nie, 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 tata, trzeba kupić już taki większy, 40 megabajtów. No, to była maszyna. No, spoko. Pamiętam, że mój pierwszy PC miał dysk twardy 80 megabajtów. 80 megabajtów i jedną grę, którą pamiętam, miałem właśnie chyba Sherlocka Holmesa, zajmowała całe 25 megabajtów. Trzeba było mocno oszczędzać. Więc jestem trochę później, jeżeli chodzi o PC-ty. No, ale zaczynałem od Atari wcześniej. No dobrze, ale właśnie ja sobie tutaj patrzę tutaj na pana tutaj życie. I z tego, co pan właśnie mówił o tym świerku i tych komputerach, to z tego, co widzę, to pan miał być przecież fizykiem. Pan miał tutaj rozważać w swoim życiu chemię kwantową i to wszystko, co tam się działo. No to jak to się tak stało, że pan nie jest tym fizykiem? Proszę pana, mógłbym powiedzieć tak, wypraszam sobie, jestem fizykiem, mam taki dyplom w każdym razie.
Po tej fizyce właściwie tak nie bardzo wiedziałem, co mam zrobić. No była propozycja jedna, ale jakoś mi nie bardzo pasowała. Wobec tego zdałem na studium doktoranckie do Instytutu Chemii Organicznej. No i tam się zajmowałem ową chemią kwantową, czyli no tym, w jaki sposób są zbudowane te orbitale w cząsteczkach chemicznych. No i to trwało 3 lata. Ale równocześnie ja kończyłem średnią szkołę muzyczną jako śpiewak operowy. No i to wszyscy wiedzieli, moi koledzy przychodzili na moje koncerty, to w instytucie to było znane. I któregoś pięknego dnia, już właściwie kończyło mi się to stypendium, koleżanka mówi: słuchaj, wiesz co, znajoma poszukuje kogoś do radia. Wiesz, taki, żeby był i naukowiec, i równocześnie, żeby miał takie humanistyczne trochę podejście. Wiesz, ty śpiewasz, może byś poszedł do tego radia. No dobrze, no, koleżanka mówi, no pójdę. No poszedłem, porozmawiałem z panią redaktor, kierowniczką redakcji, pani mi opowiedziała, co należy robić i powiedziała tak: wie pan co, no może by pan coś dla nas napisał. No, zapytałem, jak to ma mniej więcej wyglądać, z tym, że ja już wcześniej się przygotowywałem, jakoś tak czułem potrzebę takiej popularyzacji, nawet już sobie zacząłem szkicować jakiś tekst, więc jak ta pani powiedziała, że napisać, proszę bardzo, napisałem, za kilka dni przyniosłem ten tekst. Pani powiedziała: to może pan zejdzie do studia i to nagra. Nagrałem. Pani gdzieś poszła z tym nagraniem, za jakiś czas wróciła. Mówi: proszę pana, proszę przyjść za tydzień. I ja nie przyszedłem w ogóle. Dlaczego? Bo ja uznałem to przyjście za tydzień, to jest takie pisuj do mnie na Berdyczów. Takie, no kiedyś tam dozwiemy się ewentualnie do pana. Wobec czego normalnie dalej chodziłem, wykonywałem te swoje obliczenia. I kiedyś idę do instytutu, z daleka już widzę, jak koledzy w oknach machają. No, raczej rzadko mnie kiedy kto witał w taki sposób, więc idę do kolegów: słuchaj, prezes Polskiej Akademii Nauk cię szuka. Mnie? Prostego doktoranta szuka prezes Akademii? No oczywiście okazało się dosyć szybko, że chodzi o, jest to pomyłka. Otóż redaktor naczelny radia miał dokładnie takie samo nazwisko jak prezes Akademii. Wobec czego no, zorientowałem się, o co chodzi, telefonuję do tego radia. Oni mówią: no proszę pana, no miał pan być za tydzień, biurko stoi, legitymacja leży, a pana nie ma. No to rzeczywiście... No mnie jak wysokie szczeble szukały czasami, to tylko wynikało z tego, że coś naskrobałem ten na uczelni i potem musiałem się mocno tłumaczyć, co i jak. A no dobrze, zanim jeszcze wejdziemy do tego radia, to ja jeszcze chciałem się ciebie zapytać, panie Wiktorze, a ponieważ pan pracował właśnie w tym świerku, w tym komputerze, jak ja i słyszałem jakąś taką piękną opowieść o tym komputerze, że był jakiś doktorant, który miał jakieś obliczenia. I problem polegał na tym, że jego obliczenia trwały dłużej niż ten komputer działał. Co powodowało, że właśnie, że on nie był w stanie zrobić swojej pracy doktorskiej, no bo właśnie, bo nigdy jego obliczenia nie dochodziły do końca. I dopiero jak gdzieś tam ten komputer został upgrade'nięty, czyli został unowocześniony, no to był na tyle szybki, że zanim się popsuł, był w stanie wykonać takie obliczenia. Czy to w ogóle jest prawda, czy to tylko jest miejska legenda? Tak. W samym świerku byłem bardzo rzadko, więc trudno mi coś powiedzieć, ale wiem, że po pierwsze ja też miałem ogromne obliczenia, wobec tego, żeby cokolwiek się ruszyło, to ja miałem najniższy priorytet, bo najwyższy priorytet miały te krótkie programy, które od razu się liczyły, a te, które miały ten przewidziany długi czas obliczeń, to lądowały na końcu. No i dlatego ja właśnie po nocy liczyłem. I dlatego właśnie do tego instytutu też przyszedłem owego dnia późno, no bo po prostu jak skończyłem tam pracę, nie wiem, 3-4 rano, no to najpierw poszedłem się wyspać, a potem szedłem do instytutu. Także to jest całkowicie możliwe, dlatego że ten potężny komputer, tak jak mówię, dwie klimatyzowane hale, w ogóle no cudo. Potem gdzieś na początku lat 90. kupiłem sobie notes elektroniczny i on miał dużo większe możliwości niż ten ogromny komputer. Raptem, nie wiem, tam 10, 2, no nie, trochę więcej, 15 lat wcześniej.
No dobrze. To w takim razie jedźmy do tego radia. Jak pan już miał to biurko i ten mikrofon gdzieś tam, to co pan w tym radiu robił? O, proszę pana, czego ja nie robiłem w tym radiu? Otóż oczywiście zajmowałem się popularyzacją. W ogóle to było dosyć zabawnie, bo ten etat, co właśnie okazało się, że na mnie czeka, to on czekał, ale tak nie od razu. No wie pan, ale ten etat to mamy dopiero za 2 tygodnie. O, niedobrze. A mnie się kończyło 1 października, czy tam 30 września, kończyło się stypendium. No i miałem wobec tego 2 tygodnie wolne. No mówię, no ale mogę przychodzić? Proszę bardzo. Ja zacząłem przychodzić do tego radia i tak podglądałem, jak koledzy pracują, jak to się robi, jak się pracuje z mikrofonem, a jak tego. Wobec tego, kiedy 15 października formalnie rozpoczynałem pracę, no to ja z grubsza wiedziałem już o co chodzi. I moja pani kierownik od razu pierwszego dnia mówi, panie Wiktorze, nie, albo mówiła młody czasami, młody, przyjdzie pan doktor Olgierd Wołczek, to był wtedy znakomity popularyzator, zajmował się kosmosem, no w ogóle to człowiek, który na wyrywki wszystko potrafił mówić i mówił z prędkością karabinu maszynowego. To młody, weźmiesz tutaj taśmę, pójdziesz do studia i nagrasz pana doktora Wołczka. A na jaki temat? On będzie mówił coś o Jowiszu. Dobrze, no o Jowiszu to ja coś tam wiedziałem. Wobec czego poszedłem do tego studia, przywitałem się z panem doktorem Wołczkiem, usiedliśmy. Jak on zaczął, znaczy przedstawiłem go oczywiście, powiedziałem, że będzie o Jowiszu, pan doktor Wołczek zaczął mówić i każdy człowiek no, musiał złapać oddech. Więc ja mówię tak, jak słusznie pan powiedział, ale tutaj jeśli chodzi o Jowisza, to tamtoś mam to, coś tam dorzuciłem. Tu doktor Wołczek się lekko zdziwił, ale kontynuował swoją opowieść, ale już teraz odpowiadając na moje pytania. No i z kolei znowu ja tam coś zapytałem, potem znowu coś dopowiedziałem, i tak dalej, była to normalna rozmowa. Skończyliśmy nagranie, szefowa mówi, młody, załóż tą taśmę na magnetofon. A to magnetofon, to proszę Państwa, to było urządzenie wielkości, no powiedzmy, połowy biurka, tylko trochę wyższe od biurka. No i na to się zakładało taśmę, tak zwaną radiówkę. No, założyłem, odtwarzam. Szefowa, słuchajcie, słuchajcie, zobaczcie, co on zrobił. On rozmawiał z Wołczkiem. Naprawdę, jak partner. Znowu pobiegła z tym do redaktora naczelnego. Redaktor naczelny wysłuchał, mówi, to natychmiast na antenę. I tak, proszę Państwa, 15 formalnie zacząłem pracę, a 17 mój pierwszy program był na antenie. No a potem inne rzeczy, łącznie z tym, że pisałem słuchowiska radiowe, łącznie z tym, że robiłem reportaże. Szef pozwalał mi na bardzo wiele rzeczy, więc na przykład robiłem reportaże stereo. Potem z kolei również zostałem poproszony czy zachęcony do robienia na przykład programów na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, więc jeździłem z ówczesną milicją obywatelską do wypadków. No i tak dalej, także robiłem bardzo dużo rzeczy, ale dzięki temu każda z tych rzeczy mnie czegoś nauczyła w sensie technicznym. Bo oprócz tego oczywiście popularyzacją się zajmowałem, robiłem programy o geologii, o innych rzeczach, ale kiedy na przykład była akcja Kosmos, no to robiliśmy o kosmosie, no w zależności od tego, co tam było potrzebne w danym momencie. No właśnie, bo to radio to było w czasie głębokiej komuny w Polsce. A to na ile pan miał możliwość jakby wolnej ręki i robienia różnych rzeczy, a na ile jednak, nie wiem, ta mocna ręka cenzury tam trzymała pana za gardę i w ogóle jak luźna była atmosfera w ogóle w redakcji? Czy dostawał pan często na przykład burę od szefa, bo zrobił pan coś, czego nie powinien pan zrobić? A, bury się zdarzały, aczkolwiek zwykle z zupełnie innych powodów. Powiedziałem coś, co szefowi się nie podobało. Natomiast jeśli chodzi o cenzurę, to trochę inaczej wyglądało, bo no oczywiście no, przecież wiedzieliśmy, że nie należy atakować Związku Radzieckiego, nie należy podawać położenia jednostek i takich nie znałem, i nie należało podawać na przykład szczegółowych parametrów dotyczących złóż podziemnych, no czegoś tam. No ale i tak tych parametrów nie znałem, więc ten problem był z głowy. Zwykle to było tak.
No, nawet nie chodziłem do cenzury, bo mi się zwyczajnie nie chciało. Podnosiłem słuchawkę, mówiłem: dzień dobry, to ja. Proszę pani, zgłaszam program, że będzie program, nie wiem, o tam on, nie wiem, o górach świętokrzyskich. Aha, ale nie podaje pan żadnych lotnisk, nie podaje. No to ja panu podaję numer, tam nie wiem, D58. No to ja mówiłem: J23 się kłania, do widzenia. I to właściwie było tyle. To całe moje kontakty raczej z cenzurą to polegały na żarcie. To było formalność, była tak, pani cenzorka musiała się dowiedzieć, o czym będzie mowa. I to właściwie był koniec. Nie, ja nie przypominam sobie, żebym jakoś specjalnie podpadł, o ile podpadałem za swój długi język swoim szefom, bo tam kogoś skrytykowałem albo coś innego zrobiłem, ale tak formalnie z cenzurą czy z czymś, wie pan, problem polega na tym, prawdopodobnie koledzy, którzy zajmowali się polityką, to mogli mieć takie problemy. Może jeśli ktoś zajmował się sprawami międzynarodowymi, to pewnie też mógł mieć problemy. Ale ja się zajmowałem nauką, mało kogo to interesowało. A z drugiej strony, to radio miało pewnego rodzaju wręcz obowiązki, że mamy edukować społeczeństwo, że mamy opowiadać o osiągnięciach polskich naukowców, że mamy przedstawiać tych polskich naukowców, że mamy pokazywać świat. I to wręcz był nacisk taki, no ma być w ten sposób, że my się mamy dowiadywać jak najwięcej, my ludzie mają wiedzieć jak najwięcej o świecie. No i to tyle. Czyli nie było jakby tak źle, jakby się można było spodziewać. A no dobrze, no to w takim razie, jeśli jesteśmy tym w radiu, to który program uważa pan za swój najważniejszy w radiu, który albo na przykład zapadł pan najbardziej w pamięć? No oczywiście poza tym pierwszym, który pan musiał na gwałturę ty zrobić. Że tak, o, teraz się włączyło. Proszę pana, generalnie rzecz biorąc, to tak, no po pierwsze pamiętam bardzo dobrze wszystkie programy tak zwanego studia Kosmos, czyli wtedy, kiedy poszybował w kosmos późniejszy generał Mirosław Hermaszewski. Zresztą potem już po powrocie wówczas jeszcze majora, potem pułkownika Hermaszewskiego, odwiedzałem go także w domu, opowiadał bardzo ciekawie o różnych rzeczach. Były to fantastyczne spotkania. Potem jeszcze wielokrotnie się spotykałem z generałem Hermaszewskim przy okazji różnych imprez popularno-naukowych. Właśnie wszędzie, łącznie z Śląskim Festiwalem Nauki jeszcze, nie wiem, 2 lata temu się chyba widzieliśmy. I tak dalej, i tak dalej. No co jeszcze? Pamiętam bardzo dobrze, zrobiłem taki cykl o geologii z dwoma panami młodymi wówczas docentami, pan docent Piotr Roniewicz i pan docent Michał Szulczewski. I oni często mnie brali, po prostu na wycieczkę jechaliśmy w Sudety, jechaliśmy w Góry Świętokrzyskie, jechaliśmy gdzieś tam. No i przy okazji oni mi pokazywali różne zjawiska, to co było widać, no i uczyli mnie tej geologii. Efekt taki, że potem powstały z tego dwie książki. Jedna była Ziemia, jakiej nie znamy, czyli tak się nazywała jak tytuł tego całego programu, a druga książka się nazywała Tajemnice Ziemi, ale tę to już napisałem sam, tylko panowie, że tak powiem, zweryfikowali informacje. No, zrobili taką konsultację, ponieważ nie mieli więcej czasu. Z ciekawych rzeczy, które robiłem, no cóż, no, spotykałem się na przykład z fotografami, którzy opowiadali, jak to fotografują, czyli fotografia w radiu. No oczywiście można powiedzieć, że to trochę brzmi absurdalnie, ale spotkałem się z największymi fotografami, z panią Zofią Rydet, z panem Edwardem Hartwigiem, z Puchalskim, z, no, no, cała plejada tych najważniejszych ludzi, którzy opowiadali o swoim fotografowaniu przyrody. Miałem cały cykl o fizyce. Także było tego bardzo dużo, no niektóre rzeczy pamiętam lepiej, niektóre gorzej, jak to zwykle. Potem po
tych iluś tam latach, tam chyba 6 czy 7, trafiłem do Lata z Radiem. Tak jak zresztą powiedziałem, właśnie po to, żeby opowiadać, no oczywiście te czary to było trochę był żart, ale dostawałem taki stały felieton 3-minutowy i miałem przez 3 minuty opowiadać o czymś. No, te czary to były tak jako taki haczyk. Natomiast wtedy właśnie poznałem kolegów Tadeusza Sznuka, Antoniego Mielniczuka, no właśnie całą plejadę Krajewskiego, plejadę tych najlepszych dziennikarzy radiowych i największych specjalistów. No oczywiście naszych szefów, którzy no wtedy to były naprawdę tuzy radiowe. No i byłem naprawdę dumny, że tych ludzi znam i że pod ich kierunkiem mogę pracować. To naprawdę, to nie jest przesada i w tej chwili po latach w dalszym ciągu darzę to ogromnym sentymentem. To jeszcze zostajemy jeszcze na chwilkę, bo właśnie chciałem jeszcze zapytać o pana generała. Bo ja rozmawiałem kilka razy z panem generałem, nawet byłem kiedyś z nim w telewizji. Zawsze mi się wydawał bardzo skromną osobą. Ale nigdy nie rozmawiałem z nim, kiedy właśnie on zaraz wrócił po tym locie w kosmos i tak dalej. Jak to było wtedy? Jak w ogóle wyglądały kontakty z generałem? Wtedy jeszcze to nie miał tytułu generała, ale no teraz znamy go po prostu jako generał Mirosław Hermaszewski. A jak wtedy wyglądały kontakty z kosmonautą? Czy też był skromny? Czy wtedy na przykład trochę woda sodowa mu uderzała do głowy, bo no w końcu był chyba taki jeden z większych celebrytów wtedy. No, jak to się mówiło, chodził, dostawał medale, dostawał kwiaty od dzieci i tak dalej. No po prostu no coś, co dzisiaj już w zasadzie bardzo rzadko się spotyka. Prawda, to trudno sobie wyobrazić, ale generał Hermaszewski był skromny od samego początku. Był przede wszystkim dla nas bardzo miły. Jak telefonowałem, umawiałem się, bądź przez sekretariat swojego, no tam radia, ewentualnie potem już miałem telefon bezpośredni do generała, to zawsze znajdował czas. To muszę powiedzieć, że był to jeden z nielicznych ludzi, którzy zawsze znajdowali czas. Jak nie, to pan przyjdzie bardzo wcześnie rano, a jak nie, to pan przyjdzie bardzo późno wieczorem. No, zawsze jakoś ten czas się znajdował. I muszę powiedzieć, że to były przeurocze spotkania. Pamiętam, jak był chory, no różne tam problemy medyczne, i wiozłem generała bodaj z Białegostoku chyba do Warszawy. Całe te wówczas chyba 3 godziny rozmawialiśmy o świecie, o życiu. To był bardzo sympatyczny, przeuroczy pan. Podobnie jak spotkaliśmy się ostatnio właśnie na Śląskim Festiwalu Nauki. Właściwie to się niewiele zmienił. Poza tym, że no, trochę fizycznie, no, bo na początku był bardzo taki szczupły, wysportowany. No, z wiekiem to się pogorszyło, no, zwłaszcza ze względu na kłopoty zdrowotne. Ale to w dalszym ciągu generał, czy pułkownik, czy wcześniej major, w dalszym ciągu to był bardzo no, przesympatyczny pan. Naprawdę, który o dowolny sposób zapytany odpowiadał miło, uprzejmie, grzecznie i dokładnie. Ja mówię, panie generale, wie pan, tym razem w programie to nie mamy dużo czasu, wie pan, to tak krócej, jakby pan powiedział tam 3 minuty. Dobrze, będzie 3 minuty. No i było. Naprawdę no, wyjątkowa postać, ale tu muszę panu powiedzieć, że znam wielu profesorów, wielu uczonych wręcz. I muszę powiedzieć, że im ktoś jest większym uczonym i ktoś jest większym człowiekiem w sensie dokonań, tym na ogół jest skromniejszy. No nie powiem, no, wśród laureatów Nagrody Nobla znałem chyba ze 2, którzy byli, no nie to, że odpychający, ale powiedzmy, no widać było, że są dumni z tego, że są noblistami. O tyle pozostali wręcz byli ujmująco grzeczni i no, wręcz niesłychanie skromni. Także no naprawdę to wcale od wielkości nie zależy. Człowiek może być nawet mieć nieprawdopodobne dokonania, osiągnięcia, a może być w dalszym ciągu skromnym człowiekiem. W każdym razie
Tak to wynika z mojej praktyki. Tak też ja to zwykle rozumiem. I najczęstszym, jakby najlepszym dla mnie testem na to było, na ile dana osoba zwracała uwagę, żeby przed jej nazwiskiem umieścić wszystkie prof, doktor i tak dalej. Czym mniej, tym ta osoba była mądrzejsza i skromniejsza. A na chwilę przerwę nasz tutaj. Naszą tutaj jazdę przez pana historię, bo mamy tutaj dwa pytania od osób, które nas słuchają. I oba w zasadzie kręcą się wokół tego samego. Panie Wiktorze, skąd pan bierze na to wszystko energię? Zwłaszcza, że już pan nie jest młody, że nie zażywa się pan, nie wiem, w domu na emeryturze, prawda, i żyje sobie spokojnie. Skąd u pana ta energia, że pan jeszcze panu się cały czas chce? To jest kilka, na to się składa kilka spraw. Po pierwsze, bo mnie pcha ciekawość. Jestem po prostu ciekawy życia i świata. To jest pierwsza sprawa i to jakby podstawowa. Po drugie, mam jakąś wewnętrzną potrzebę, by się podzielić tym, co zyskałem i czego się dowiedziałem. Chyba kiedy kilkunastu latach, kiedy pani moja onkolog się mną opiekowała, coś tam też właśnie zapytała, że mnie się jeszcze chce tak pracować. Ja mówię, no pani doktor, wie pani, mam takie poczucie, że chcę spłacić pewien dług wobec społeczeństwa. Tego społeczeństwa, które mi pozwoliło uzyskać wykształcenie, pozwoliło mi w dzieciństwie czy w młodości korzystać na przykład z Pałacu Młodzieży, w Pałacu Kultury, które pozwoliło mi właśnie ukończyć średnią szkołę muzyczną, wszystko bezpłatnie, pozwoliło mi na różne rzeczy. Wobec tego ja się czuję cały czas dłużnikiem wobec tego społeczeństwa. Pani doktor powiedziała, pan to chyba zwariował, naprawdę. No przecież płacił pan składki na ZUS, czy tam na zdrowie, robił pan inne rzeczy. No w końcu nie musi pan. No to jest właśnie kwestia takiego wewnętrznego odczucia. Ja cały czas chcę się dzielić, a równocześnie cały czas czuję się dłużnikiem społeczeństwa. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa to jest taka, że wie pan, jest tyle niesamowitych rzeczy. Ja mam jeszcze tyle pomysłów na to, co mógłbym zrobić. Na przykład leżą chyba ze cztery książki, które chciałbym napisać, a właściwie problem polega na tym, a kto to wyda i kto to będzie dystrybuował. No wobec tego szukam właśnie tego, kto by chciał to wydać, czyli zapłacić za druk, mówiąc po polsku, i tego kogoś, kto by chciał to dystrybuować, czyli żeby to trafiło do ludzi. No bo chciałbym się właśnie podzielić tym, że widziałem, że miałem przyjemność odwiedzać naukowców w różnych laboratoriach i odwiedzam ich do dzisiaj. Że mogłem zobaczyć różne urządzenia naukowe. No z tego chciałbym o tym opowiedzieć, żeby jak najwięcej się osób dowiedziało, a szczególnie młodzież i dzieci, no bo często oni nie wiedzą właśnie, po co się uczą, po co jest cała ta fizyka. Ja bardzo często słyszę, no ale właśnie co to fizyka, komu się to przydaje? Aha, no to właśnie trzeba tłumaczyć, po co się przydaje, do czego jest ta fizyka, do czego jest ta chemia, no i często do czego jest ta matematyka, bo również usłyszałem, a nawet może przeczytałem na Facebooku, no przez całe życie nie przydał mi się sinus i kosinus. No pewnie tak, ale z drugiej strony jak popatrzymy na wielu inżynierów, to niewielu osobom przydała się bitwa pod Wiedniem albo nie wiem, albo cokolwiek innego, wobec czego no po prostu no, każdy ma swoją dziedzinę, ale dobrze jest, jeżeli wiemy, że są sąsiednie dziedziny, które mogą być równie ciekawe. Więc ja się właśnie tym dzielę z dziećmi, dlatego na przykład zdarza się, i to wcale nie rzadko, że przygotowuję sobie, to nazywają wszyscy wykłady, ja to nazywam opowieści Wiktora. Ja przygotowuję sobie opowieści, które są takie interdyscyplinarne, żeby było trochę i dla humanistów, i trochę dla tych ścisłych, i trochę dla tych, którzy tak raczej mają filozoficzne podejście do świata.
No właśnie, żeby podzielić się tym, co mam. To się chyba nazywa poczucie misji, tak jak misjonarze kiedyś właśnie chodzili gdzieś tam i szerzyli tą wiedzę. Chociaż też jeszcze lubię określenie mojego kolegi, tutaj Rafała, że jest to bycie ewangelistą, że się ewangeluje właśnie ludzi, tylko że wiedzą, wiedzą. Dobrze, to w takim razie, skoro żeśmy już byli tu na tym radiu, to co się stało, że pan opuścił radio i poszedł do telewizji? Cóż takiego się wydarzyło? Ja bym jeszcze nawiązał do tego misjonarstwa. Może trochę tak. Wie pan, musiało coś we mnie być takiego właśnie z tą chęcią podzielenia się, bo przypomniałem sobie, że kiedy byłem w klasie bodaj szóstej chyba, to nagle coś mnie napadło i zacząłem robić takie gazetki dla dzieci, a polega, dla kolegów. Takie ścienne gazetki, to polegało na tym, że brałem połowę Bristolu, takiego, no takiego powiedzmy kartonu. Na tym oczywiście odpowiednio musiałem rozplanować to. Umieszczałem swoje, nazwijmy to, artykuły, oczywiście ręcznie pisane, na różne tematy. Przy czym oczywiście dostawałem po łapach równo od mojej mamy, że brzydko było napisane, albo że źle to wykaligrafowałem, albo cokolwiek innego. Pamiętam, jak mama mi podarła całą tę gazetkę, bo brzydko narysowałem portret Juliusza Werna, który akurat w tym czasie miał jakąś rocznicę czegoś, już nie pamiętam. No więc samo robienie tych gazetek, za które nikt mi nawet nie dziękował, no, ale to była jakaś moja wewnętrzna potrzeba. Czy to była misja? To może tak, nie wiem. Natomiast wracając do pana pytania, czyli do radia, do telewizji. Otóż prawdopodobnie, czy nieprawdopodobnie, na pewno było to w ten sposób, że ja w tym radiu byłem właśnie w czterech porach roku, a w telewizji kierownikiem działu popularno-naukowego był Andrzej Kurek. Andrzej Kurek chciał przestać być tym kierownikiem, no i wtedy przypomniał sobie o mnie, zwłaszcza, że myśmy studiowali na jednym roku na fizyce, wobec czego zaproponował szefowej, żebym ja został tym kierownikiem działu. No i zostałem zaproszony do radia, do telewizji na jedną, drugą rozmowę. No i w ten sposób trafiłem do telewizji, jak gdyby z tym, że to było właśnie, ja cały czas byłem w tej samej firmie, bo proszę pamiętać, że wtedy to był radiokomitet, wobec tego po prostu przeszedłem z jednej komórki radiokomitetu do drugiej i na tym był koniec. No i w tej telewizji na początku ja się uczyłem, to znaczy oczywiście no, wykonywałem obowiązki kierownika, ale no cóż, to byli wszystko sami fachowcy. Te obowiązki były czysto formalne, chodzenie na kolegia, jakieś tam pilnowanie papierków. Natomiast ja chodziłem do studia, jak były nagrania, a to pojechałem z kimś tam na nagranie w teren, a to podpatrywałem. No, ja wiem, ile to trwało, no pewnie z 9-10 miesięcy. Potem dostałem taki bardzo niszowy program, nazywał się, Boże drogi, jak on się nazywał, też coś był jakoś o nauce. A, już wiem, Śledztwo w sprawie nauki się nazywał. No i o różnych takich dziedzinach robiłem programy, ale to było raz tam na jakiś czas. Znowu jeździłem a to do kopalni, a to pojechałem gdzieś tam w teren, a to no, różne rzeczy. No i potem dopiero w 1985 roku był ten moment, kiedy powstała telewizja edukacyjna. No i wtedy właśnie dostałem propozycję, żeby poprowadzić program laboratorium. Program laboratorium miał być oparty na doświadczeniach, a z doświadczeń miało wynikać właśnie jakieś zastosowanie czegoś tam, nie wiem, w przemyśle, w czymś tam. Dosyć szybko zresztą zostałem ograniczony w tym, bo było powiedziane, że sonda to ma prawo do tej nauki światowej, a ja mam się ograniczyć do nauki w Polsce. No co było o tyle trudniejsze, że tam ta nauka światowa to były znakomite filmy, to były znakomite materiały, a ja musiałem to wszystko sam sobie zrobić. No czasami się zdarzały instytuty, które miały jakiś swój filmik taki promocyjny, ale to się zdarzało bardzo rzadko. No to trzeba było to wszystko wymyśleć. No i ja to starałem się zrobić tak, no właśnie,
Na sobie to doświadczałem. Jak się dowiedziałem, że są takie fajne poduszki, na których się ratuje ludzi, no to postanowiłem, że skoczę na taką poduszkę. No i pojechaliśmy z ekipą tutaj do takiej, no do jednej ze stacji straży pożarnych. Tam raz skoczyłem, było prawie dobrze, a z wysokości gdzieś trzeciego piętra. A potem drugi raz skoczyłem, było źle, po czym chodziłem przez miesiąc w takim gorsecie ortopedycznym, bo trochę nadwyrężyłem kręgosłup. Ale potem musiałem go zdjąć, żeby jeszcze raz skoczyć, no bo programu jeszcze nie było. No i takich rzeczy, takich przygód było mnóstwo. No właśnie, w ten sposób się zaczęło. Dobrze, ja tutaj tylko na chwilkę zdygresuję, że osoby, które tutaj czekają na Zello, żeby zadać pytania, to jak tutaj skończymy sekcję telewizyjną, to wtedy będziemy właśnie dojdziemy do pytań na Zello. A osoby, które zadają pytania na YouTubie, niech cały czas je zadają, prawda? To Ania je zbiera i mnie tutaj podrzuca na taki wewnętrzny czat. No dobrze. No i kiedy się w takim razie, panie Wiktorze, stało tak, że bo ja tutaj patrzę sobie. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, naście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście pozycji najważniejszych różnych programów telewizyjnych, które pan tutaj kręcił, z czego chyba najważniejszy chyba to było Laboratorium. Czyli pan ma tą dużą tutaj tą, to się u aktor, jak to się mówi, bo u artystów mówi dyskografię, a nie wiem jak się mówi w telewizji właśnie programografię. Czy Laboratorium były zaraz jakoś szybko się pojawiło w pana życiorysie, czy to jakoś tak dopiero musiał pan kilka tych programów innych nakręcić? No tak jak wspomniałem, no przez te no w sumie 1,5 roku to takie tylko były drobne wprawki, potem od razu robiłem program Laboratorium. No ale proszę pamiętać, że ja do telewizji przyszedłem jako jednak popularyzator już z dużą praktyką. Miałem praktykę zarówno w kontaktach z naukowcami, z grubsza wiedziałem jak to robić, ba, już miałem napisane w sumie, no jedna książka była, no dwie książki były już napisane, już one dopiero później się ukazały. Miałem już ileś tam tych tekstów, na przykład w ówczesnej Wiedzy i Życiu. Miałem ileś tekstów w gazetach. Miałem teksty w tygodniku Motor dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Także no ja już jako dziennikarz to miałem sporo rzeczy. Wobec czego tutaj doszła wizja. Oczywiście to było bardzo ważne, ale jednak. Natomiast wracając do pana pytania, ja wiem, może to jako filmografia zatytułować, nie wiem, portfolio, wszystko jedno. Jeśli chodzi o program Laboratorium, no to miał tylko 25 lat, był na antenie i zrobiłem ponad 500 odcinków, bodaj 520 chyba. Natomiast jeśli chodzi o inne programy, no ja jestem bardzo dumny z programu Kuchnia. Kuchnia, który był fizyką i chemią dla dzieci. Ten program zresztą zrodził się, jakby to powiedzieć, na nowej fali, ale z biedy. Otóż, jeżeli Państwo zechcą posłuchać, to wyglądało to w ten sposób, że gdzieś tam w 90, chyba pierwszym albo drugim roku, moja szefowa zaprosiła mnie do siebie na krótką rozmowę. Mówi: Panie Wiktorze, wie Pan, teraz są nowe czasy, to trzeba by coś nowego zrobić, tak zupełnie na nowo. Wie Pan, niech Pan wymyśli jakiś fajny program, taki zupełnie nowy. Ale taki, wie pan, ja mówię, ale szefowo, czym my dysponujemy tak naprawdę? O, proszę pana, no wszystkim, bo teraz zarabiamy pieniądze na reklamach, no wszystko jest. Dobrze. No z tego wróciłem do domu, usiadłem i napisałem scenariusz programu, który był programem no wręcz rewiowym. Były i schody, i pióra w pewnym miejscu, i była orkiestra. Pamiętam, że miała być Zbigniewa Górnego i no w ogóle tam wszystko miało być. Ale wszystko miało być o fizyce, broń Boże, nic innego. Szefowa dostała ten scenariusz, mówi: Wie pan, no to jest naprawdę bardzo ciekawe, pan ma świetny pomysł, ale pan tego się nie da zrealizować, bo to jest za kosztowne. No jak to szefowa, no mówiła pani, że mamy wszystko. No mamy wszystko, ale nie w takiej skali, no panie Wiktorze, to tak spokojnie.
No dobrze, no to niech pan spróbuje coś nowego. Dobrze, usiadłem znowu, podrapałem się w głowę, myślę, dobra, wiem już. I miał być program o historii nauki. No i miało być i prawda, i o Koperniku, o Choweliuszu, tam coś tego. No i oczywiście we wnętrzach naturalnych. Mówię, no to może byłyby tam zamki, pałace, coś tam, no żeby to jakoś ładnie wyglądało. Zaniosłem do szefowej, szefowa mówi, no wie pan, no naprawdę świetnie, świetnie, naprawdę świetny pomysł, no to byłby znakomity, ale wie pan, czy pan wie, ile takich wilanów chce za wynajęcie sali do robienia filmów? No nie wiem. No nie, no proszę pana, to nie te pieniądze, no proszę to jeszcze jakoś zmniejszyć. No dobrze. No to teraz wymyśliłem, że będzie w takim razie, tam jeszcze były chyba te dwie wersje, ale w końcu miała być tak, pani młoda aktorka, ja... No i jakieś wnętrze takie wynajmowane, naturalne, na poddaszu jakiegoś domu. Szefowa znów popatrzyła, mówi, o, no to kolejny świetny pomysł, no panie Wiktorze, naprawdę znakomity, ale wie pan, ale ty pan wie, ile ta aktorka będzie kosztowała? No nie, no panie Wiktorze, no niech pan jeszcze pomyśli. No wróciłem do domu jak zbity pies, no co to może być, no. No i wtedy właśnie wymyśliłem program kuchnia. Dzieci moje, kuchnia, no jedynie żona powiedziała, o nie. W naszej kuchni to nie, bo ja muszę robić obiad dzieciom do tego. Nie, 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 mowy nie ma. No tośmy zbudowali, potem jak już szefowa wyraziła zgodę, zbudowaliśmy taką scenograficzną kuchnię i tam się to odbywało wszystko. Także, proszę pana, to trzeba było kreatywności trochę. A, no tak, no bo jak z budżetami na uczelni. No tam, jak ktoś mówi, sky is in the limit, prawda, ale budżet studencki. Nie, ale to się cieszę właśnie, że pan po prostu potrafi mimo ograniczeń, prawda, tworzyć formę, chociaż nawet często, nawet niektórzy właśnie artyści po prostu robią coś takiego, że specjalnie sobie ograniczają formę, właśnie żeby więcej tego artyzmu na nich wymusić. Na tym, no bo to nie sztuka jest, kiedy jest pokaz w Las Vegas, światła, lasery, prawda, fajerwerki, zrobić show. Show jest rzeczywiście, kiedy potrafi człowiek zaciekawić ludzi pokazami w kuchni. A proszę mi powiedzieć, no bo kuchnia to była kuchnia, jakby wszystko się działo w kuchni, tym. Natomiast jeżeli chodzi o laboratorium, to pan jeździł po różnych zakładach fizyki i innych miejscach pracy. A jak łatwo było się dostać do takich miejsc? Czy to wymagało jeszcze jakichś opłat, czy wynajmowania ludzi, czy po prostu raczej stwierdzali, o, przyjeżdża do nas laboratorium, świetnie, po prostu zapraszamy, będzie wspaniała promocja. Proszę pana, to trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale to wszystko było zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Po pierwsze, wracam jeszcze do tej kuchni, proszę pana, jeszcze było gorzej, bo ja tylko za każdym razem dostawałem zgodę na robienie na próbę 10 odcinków. Na próbę pan zrobi następnych 10, potem następnych 10, potem następnych 10, to było 110 odcinków na próbę. Tylko na próbę, broń Boże, żebym się nie przyzwyczajał za bardzo. Wracam do laboratorium. Otóż laboratorium, proszę pana, no cóż, po pierwsze okazało się, że ta scenografia no troszeczkę jednak ogranicza, wiele rzeczy trzeba robić na zewnątrz, no bo dźwigu nikt nam nie wstawi do środka, chociaż na przykład jak robiłem wówczas domach z drewna, bo taka była moda i potrzeba, żeby zrobić o takich domach, nazwijmy to prefabrykowanych, to bodaj z Koszalina, czy nie, chyba z Białogardu, przywieźli nam cały dom, no wielka ciężarówka z przyczepą i sami budowaliśmy, to znaczy był kierowca tego samochodu, był główny księgowy, który przyjechał z tego Białogardu i ja. I myśmy budowali ten dom w studiu. No, powiedzmy trochę więcej niż narożnik, no tak, powiedzmy ściana z oknem, coś tam. Ale na reszta, no to jeździłem właśnie do różnych zakładów. Na ogół było, no o opłatach to w ogóle nie było mowy, no wtedy były czasy socjalizmu, czyli no oni żyli w takich samych warunkach jak my, oni nie mieli pieniędzy i my nie mieliśmy pieniędzy, no to właśnie na to samo wychodziło. Ale to miało też mnóstwo innych swoich zalet, bo na przykład jak potrzebowałem zrobić zdjęcia, a robiłem na przykład w stoczni,
No to po prostu podpływał holownik, mówił, to ja Państwa tu przewiozę, stąd, dotąd, tamtego, ja Państwo sobie będą filmowali, to będą ładne zdjęcia. Dzisiaj, jakbym chciał holownikiem popłynąć, to od razu będzie pytanie, ile zapłacić, kto płaci, kto wystawia fakturę. No i tak dalej, i tak dalej. No i dzięki temu, że były takie warunki, no to ja bywałem w najdziwniejszych miejscach, jakie tylko sobie mogłem wyobrazić. No właśnie wszędzie. I na lotnisku, i w kopalni, i w tym porcie, i w stoczni, i no właśnie co tylko nam się zamarzyło. No ale raczej ograniczeniem była A, wyobraźnia, B, co z tego będzie miał widz, C, jak my to jesteśmy w stanie zrobić, zwłaszcza, że te kamery, no kamery też były wyliczane dosłownie na, no nie powiem, że na minuty, bo to bójda, ale powiedzmy no na godziny i trzeba było się bardzo pilnować. No między innymi kiedyś, a to już były lata 90., potrzebowałem kamery, bo chciałem zrobić program o napędach mięśniowych. Wtedy był bardzo modny taki, to się nazywał chyba Glomar Challenger, taki, albo może podobna jakaś nazwa, w każdym razie taki mięśniolot, który przeleciał przez kanał La Manche. No ja na ten temat chciałem zrobić program, no ale żeby to jakoś uprawdopodobnić całą historyjkę, to mówię, to zacznę na przykład jechać na bicyklu, no bo to będzie coś takiego ciekawego. Kiedyś jechałem na bicyklu, ale to była bieżnia stadionu, a tym razem koleżanka powiedziała, no, że może mi ewentualnie dać ze swojej kamery tam na pół godziny, ale to musi być jak najbliżej tego miejsca, gdzie ci cykliści mają ten bicykl. No i ci cykliści mieli taką swoją, nazwijmy to kanciapę, koło dzisiejszej Wisłostrady, ale wtedy to było jeszcze, te dwie nitki biegły osobno, a po środku był taki skwer, to za dużo powiedziane, no taki wygon jeszcze z cegłówkami, z gruzem, ze wszystkim. Wsiadłem na ten bicykl i mówię, słuchajcie koledzy, ale włączcie tę kamerę od razu, bo ja nie wiem, jak ja daleko zajadę. No i rzeczywiście daleko nie zajechałem, może z 2 metry. Najechałem na tą cegłówkę, bicykl się zatrzymał, ja poleciałem, złamałem rękę. Ale nie było w dalszym ciągu programu, wobec czego usłużny pan z Towarzystwa Cyklistów pomógł mi się wgramolić na ten bicykl, trochę mnie popchnął. Ja jechałem, on biegł za mną, bo się bał, że ja się zabiję. Ja już tylko lewą ręką, no bo prawą miałem złamaną, jakoś tam dociągnąłem do tej kamery, nie powiem, że zsiadłem, bo raczej zsunąłem się z tego bicykla przed kamerą i z taką zbolałą miną wygłosiłem coś tam do kamery, bardziej czy mniej sensownego, a potem wsadzili mnie w samochód i zawieźli wówczas do pogotowia ratunkowego na Chorzą, żeby mi zagipsować rękę. Także no, starałem się sam sobą też nadrabiać różne rzeczy, ponieważ no, nasze możliwości i techniczne, a zwłaszcza finansowe były, no, nazwijmy to, bardzo skromne. Wydaje mi się, że ja pamiętam ten bicykl w telewizji i nic nie było widać, że ma pan złamaną rękę. Tak więc aktorstwo pierwsza klasa. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, a jakie najdziwniejsze miejsca ekstremalne pan odwiedził? No ja pamiętam właśnie, że jak ja się zajmowałem właśnie w telewizji popularyzacją nauki, no to a to chyba najbardziej ekstremalne to było chyba reaktor Świerk na wyłączność, chyba na 2-3 godziny, żeśmy siedzieli na nim tam i kręciliśmy film. A chodziło mi po głowie, żeby namówić ekipę, żeby latać myśliwcami, ale nie wiem, czy to by się w ogóle dało. A u pana gdzie jakby właśnie takich najciekawszych miejsc, gdzie no, zwykły człowiek nie ma wejścia? No to trzeba by się zastanowić i to długo, ale na przykład jedna z rzeczy, którą pamiętam, ale tylko pamiętam, bo nie zachował się ani program, ani żadne nagranie, szukałem tego, nie wiem, co się z tym stało. Dopiero mi przypomniał o tym jeden z panów pilotów, że kiedyś robiłem program o takich ultralightach, takich
bardzo lekkich samolocikach. No dzisiaj tego nie wolno robić i to są przepisy różne tam, ale wtedy to były trochę inne czasy. Powstawały takie właśnie lekkie konstrukcje. Między innymi był taki pan doktor inżynier Wolf, o ile pamiętam, w Instytucie Lotnictwa. No i on mnie zachęcił do tego. Mówi, wie pan, to będzie taki zlot tutaj na Bemowie, to może pan przyjedzie z kamerką. Ja miałem wtedy kamerkę taką, no super VHS, to nic lepszego. Ale ponieważ kamery te telewizyjne też nie były dużo lepsze, wobec czego pojechałem na to. No i między innymi jeden z tych panów mówi, proszę pana, jest taki, się nazywa bodaj Silver Shadow, to może by pan z tym poleciał. No proszę pana, nie ma nic trudniejszego, zaraz wsiadłem na to. No tutaj wsiadłem, to za duże słowo, bo to była taka rurka, na której był kawałeczek deseczki, ja na tym siedziałem, nogi miałem oparte na drugiej rurce i była taka jeszcze jedna rurka, którą się mogłem trzymać jedną ręką, a drugą się trzymałem kamery. No, bo, no i byłem paskiem przypięty do tej deseczki, na której siedziałem. I to było wszystko. No i lataliśmy tym samolocikiem. To było bardzo sympatyczne, bo to, zwłaszcza, że ja to pokazałem, że pod nogami jak się startowało, to widać było, jak ta trawa ucieka i mieliśmy dużo świeżego powietrza i nic więcej, bo nie było ani owiewki, ani no, niczego nie było. A potem z kolei poprosiłem jeszcze kogoś tam, by przewieźli mnie samolocikiem bodaj z Linem chyba, ale już nie pamiętam dokładnie, a filmowaliśmy właśnie tego ultralighta. No i to był program taki już z gatunku ekstremalnych. No dzisiaj to jakbym powiedział, że chcę coś takiego zrobić, to matko jedyna, chyba prokurator byłby od razu. Ale wtedy jakoś to się upiekło. Z takich ekstremalnych rzeczy, no proszę pana, to chyba był 84 rok, jak z panem doktorem Tomaszem Bąblem eksplorowaliśmy świeżo odkryte korytarze w kopalni w Krzemionkach. To tak zwane Krzemionki Opatowskie. W tych Krzemionkach, proszę pana, razem z archeologami myśmy się opuścili z kamerą, ze wszystkim, światła do tego korytarza. To trzeba było czołganiem przez pełzanie, wysokość była tak, nie wiem, 60 cm mniej więcej. Do tego przodka myśmy się wczołgali, no i tam opowiadaliśmy o tym, jak to ci górnicy przed 6000 lat wydobywali ten krzemień pasiasty. Teraz w Krzemionkach jest bardzo wygodna trasa turystyczna, idzie się wyprostowanym, idzie się takim przekopem pomiędzy tymi wyrobiskami. No i można wszystko zobaczyć, no, prawie na wyciągnięcie ręki, ale wtedy to było naprawdę ekstremalne. No, muszę powiedzieć, że sam jestem zaskoczony, że to się udało. Z ekstremalnych rzeczy, trochę przypadkowo, był program taki, który realizowałem o krwi, proszę pana. No i no, żeby tę krew pokazać, analizy krwi, no to jak to jest? No zwykle takie rzeczy robią specjaliści od kryminalistyki, więc się skontaktowałem z zakładem kryminalistyki, Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Miła pani, chyba kapitan, powiedziała, tak, proszę pana, ja to zrobię, ale musi pan mieć krew. No i ona przyjechała, że ona jest gotowa, ale no skąd wziąć tę krew? Ja myślę, że no to dogadałem się wcześniej telefonicznie ze stacją krwiodawstwa, no trochę krwi mi uleją tam do jakiegoś niedużego tam, nie wiem, próbówki i będzie. Ha. Ale tego dnia okazało się, że nikt nie przyjechał do tej stacji krwiodawstwa. Akurat taki jakiś pech. No to ja mówię, dobra, pani pobiera z mojej krwi żyły, tam nie mamy czasu na to. Pani pobrała tę krew, tam nalała mi do tej próbówki, ja do samochodzika, aha, czyli to musiał być już gdzieś 89 rok, bo już miałem samochodzik. Zajechałem do telewizji, biegiem, no bo już się program zaczyna, przechodzę przez tą bramkę na portierni, a ten strażnik mówi, proszę pana, coś panu leci z rękawa, a to była moja krew. Po prostu jak się tak spieszyłem, to nie zacisnąłem tej żyły, no i ta krew sobie kapu i miałem pełny rękaw krwi. No ale no, jakoś tam potem to zatomowaliśmy, wszystko ok, program się odbył, nagraliśmy tak jak trzeba. No, no to były też takie ekstremalne rzeczy. Można powiedzieć, że trochę się pan ocierał o śmierć, tak jak... Tak jak w niedawnej sprawie tej łodzi podwodnej, która
w której zginęło ileś tam osób, która wszyscy się śmieli właśnie, że ona była tam sterowana za pomocą pada. Chociaż tak naprawdę moim zdaniem nie pad był problemem w tym wszystkim, tylko właśnie procedury bezpieczeństwa, które były tam jakby przeprowadzane i pilnowane. Natomiast zanim ta łódź zginęła, znaczy zapadła się pod wodą, tam nastąpił kolaps tej kabiny, no to iluś właśnie redaktorów spływało tam na dół i filmowało właśnie statek Titanic. Tak więc to najwyraźniej redaktor jest w stanie zrobić naprawdę dużo, żeby nakręcić. Gdzieś zostawiamy za sobą w ogóle jakby myślenie o tym ryzyku i tak dalej. Mamy chyba duże zaufanie do ludzi, którzy nam prezentują te rzeczy. Czy kiedyś zdarzyło się panu, że właśnie panu brakowało tego zaufania i nie chciał pan na przykład pan czegoś zrobić, bo uważał, że to jest zbyt niebezpieczne? Proszę pana, cóż niebezpieczne. Jeżeli to służyło programowi, to robiłem naprawdę najdziwniejsze rzeczy. Nie, już niektórych rzeczy to nie chcę mówić, bo to naprawdę dzisiaj to byłby za to prokurator. Natomiast pamiętam, jak to bodaj było na Politechnice Szczecińskiej, dowiedziałem się, że tam opracowali naukowcy specjalne narzędzia do prac podwodnych. No i były tam jakieś nożyce, jakieś coś, to wszystko. Ja mówię, ale gdzie to można zobaczyć? No mamy taki basen, chyba z 10 metrów głębokości i tam w tym basenie to można to zrobić i można pokazać. No i rzeczywiście filmowaliśmy, tam jeszcze było takie bardzo sprytne, to było rodzaj takiej jak gdyby takiego szybu i przez takie grube okna można było filmować tych nurków i to wszystko, ale wciąż mi było mało. Ja mówię, to ja też bym chciał się przebrać i zejść pod wodę razem z nimi, no żeby tam chociaż pomachać ręką, że to ja jestem. No dobrze. Oni się zgodzili, dostałem taki strój, ale któryś z panów mnie tak jakoś przytomny był, mówi, ale pan jest zdrowy. No pewnie, że jestem zdrowy. No wie pan, akurat bym się przyznał, że jestem chory. Miałem anginę jak jasny gwint. Więc jak zszedłem na te 10 metrów, zrobiliśmy te zdjęcia, w pewnym momencie jak mnie złapał kaszel, to oni mnie na lince ratowniczej wyciągnęli, ale wypiłem już chyba z pół tego basenu. No to mnie rzucili tam obok, żebym trochę poleżał i doszedł do siebie i na tym był koniec. Podobnie jak na lince ratowniczej wyciągnęli mnie w kopalni Borynia, gdzie nurkowałem razem z górnikami, ratownikami w takiej brei czarnej. No i też było to spore przeżycie, to nie ukrywam. No, po prostu w pewnym momencie straciłem orientację pod wodą, ale nie dlatego, że ja straciłem orientację, tylko dlatego, że ta breja się okazała tak gęsta, miała tak dużą wyporność, że trudno było nawet się zorientować, gdzie jest góra, gdzie jest dół. A na dodatek jeszcze jeden z tych panów mi przez, taki miałem w środku, no widocznie w tym kablu, rodzaj sygnalizacji takiej dźwiękowej, ten pan mówi, proszę pana, to niech pan tam za daleko nie wchodzi, bo tam są takie poplątane belki, jak pan tam pod te belki wejdzie, to koniec, to pana nie wyciągniemy. No, dzisiaj to wspominam naprawdę z ciężkim sercem. No pięknie, no pięknie. Ja tylko na przykład zrobię znów dygresję. Tutaj powiem, że próbuję się skontaktować z panem redaktorem Leszkiem, tylko pan redaktor Leszek nie odpowiada na naszym wewnętrznym czacie. Dobrze, panie Wiktorze. Czy rodzina się od pana bała, jak pan takie rzeczy robił? Proszę pana, oczywiście, że rodzina się bała i to bardzo. Zwłaszcza moja żona to przeżywała, no ale no to co było robić? No, albo chcę to robić, albo nie chcę tego robić, albo mam to poczucie, że no, tym widzom się coś należy, albo nie. Robiłem bardzo dziwne i czasem bardzo nie, no powiedzmy niebezpieczne rzeczy. Robiłem wybuchy,
robiłem jakieś inne rzeczy, no bo jednak coś ten widz chce zobaczyć. To nie jest tak, że to tak opowiemy mu jakąś bajkę i już. Kiedy robiliśmy program Kuchnia, prawda, do dziś, jeżeli przyjeżdżam na jakikolwiek wydział chemiczny, to zwykle trafiam na takich doktorów, dzisiaj często już habilitowanych, i oni mówią, proszę pana, bo to pan robił program Kuchnia, myśmy robili ten wybuch z mąki. No, dostałem lanie, co prawda, od mamy, ale proszę pana, zrobiłem doktorat z chemii. Ja muszę robić dłuższe przerwy, bo się za mocno śmieję. Dobrze, panie Wiktorze, proszę powiedzieć w ogóle, jak pana właśnie rodzina reagowała właśnie na pana pracę? No z tego, co widzę, to tam to jako dzieci, żona nie pozwoliła panu kręcić w kuchni, dzieci występowały z panem i z tego, co widzę, dzieci nawet potem poszły na uczelnię i zrobiły tytuły doktora, habilitowanego, nawet zostało profesorem, więc jakby chyba podążały trochę za pana pasjami, ale jak w ogóle te relacje wychodziły? Proszę pana, ja bym powiedział tak, lepiej niż wspaniale. Po pierwsze, miałem wspaniałą, super kochającą żonę, która była gotowa na różne rzeczy, jechała ze mną na koniec świata, naprawdę na koniec świata, żeby sfilmować coś tam. I teraz żona cierpliwie stała godzinę, czy półtorej, czy dwie, a ja filmowałem, a moja żona zamiast zobaczyć coś pięknego, nie wiem, zabytki, coś tam, to pilnowała mnie z kamerą, żebym nie zrobił sobie krzywdy, no bo często właśnie się zagapiłem i poleciałem gdzieś. No, parę razy się zdarzyło. Po drugie, dzieci. Zwykle to było tak, że jak ja wracałem do domu po jakimś nagraniu, to spotykaliśmy się wieczorem przy późnej, bardzo późnej kolacji i wtedy ja opowiadałem, co oglądałem. No, że tu byłem, że tu był instytut, że to się tam działo, to tam coś mam, to wam to. I cała rodzina tego słuchała. To były dwie rzeczy, które bardzo były dla mnie ważne. Po pierwsze, ja się również dzięki temu uczyłem, jak opowiadać. Bo to nie wystarczy, że pan ma ogromną wiedzę, teraz jak ją przekazać. A ja teraz miałem dzieci i swoją żonę, która była muzykiem i która fizykę znała, no powiedzmy, nie nadzwyczajnie. I wobec tego no, musiałem to opowiedzieć w taki sposób, żeby zarówno dzieci, jak i żona to rozumieli. I jeszcze, żeby to im się podobało. Efekt taki, że moja żona razem ze mną widziała więcej akceleratorów niż większość fizyków, nie tylko zresztą w Polsce. I jeździła i cierpliwie oglądała to i wysłuchiwała i interesowała się tym, bo chciała. Więc relacje były fantastyczne. Muszę powiedzieć, że miałem no, nieprawdopodobne wsparcie od rodziny. Żona po prostu pokochała moją pracę. I to jest coś, czego nigdy nie zapomnę. No to wspaniale, że właśnie rodzina pana wspiera, prawda, bo no, bo jak to się mówi, właśnie rodzina to jest ten drugi rząd, ten druga linia wsparcia, która daje nam tą siłę, żeby móc robić to, co robimy, co chcemy. Dobrze, panie Wiktorze, pan w tej telewizji spędził mnóstwo lat, dekady. Sam program Laboratorium 25 lat. A czy może pan powiedzieć, jak się telewizja zmieniła od czasu, kiedy pan przyszedł do telewizji, do czasu, kiedy pan z niej odszedł? Bo chyba odszedł pan z telewizji w 2010 roku, czyli to raptem niedawno było, to raptem tylko 14 lat temu. No wie pan, kilka rzeczy się zmieniło bardzo. No, telewizja się skomercjalizowała po pierwsze, po drugie, no właśnie, o ile przedtem to różne rzeczy uchodziły, no bo to było tam wszystko w ramach telewizji, o tyle potem zaczęło się coraz większe liczenie pieniędzy, wpływów, wypływów i tak dalej. Zwłaszcza pod sam koniec, czyli gdzieś
od 2005 roku te stosunki również telewizji się zmieniły, bo przedtem to myśmy szli do pracy na zasadzie: słuchajcie, znowu zrobimy dzisiaj coś fajnego, znowu jest fajny dzień, teraz będzie dopiero coś naprawdę. I jeszcze często jedni koledzy drugim życzliwie coś podpowiadali. No niestety potem troszeczkę te stosunki zaczęły się psuć, coraz gorzej było. No i ja na moje szczęście, to ja w pewnym momencie, gdzieś tam pod koniec lat 90., właściwie już w połowie lat 90., zostałem poproszony przez zaprzyjaźnionych naukowców z Politechniki, a najpierw, żebym poprowadził takie wykłady, bo nikt nie wiedział, co to jest takie, o promocji, o reklamie, o promocji nauki. No i z tego się potem zrodziły inne wykłady. Potem zacząłem mówić w ogóle o tym, jak się robi telewizję, jakie urządzenia, co tam do czego pasuje, jak to wszystko zorganizować. Efekt taki, że już powiedzmy no od początku lat 2000 to ja już miałem regularne zajęcia właśnie na uczelni. Co miało też dla mnie bardzo duże znaczenie, bo po pierwsze kontakty z młodzieżą. Po drugie, ja się sam musiałem bardzo dużo uczyć. No bo tutaj nie było, przeprosi, jak student to wyłapie od razu, że wykładowca jest kiepsko przygotowany i to dramat. No i tak pomalutku, stąd też kiedy w 2010 roku odchodziłem, no atmosfera już była mocno taka, no niemiła, no bardzo taka, wolałbym pominąć już jak, milczeniem, jak to wyglądało. Ale ja miałem po prostu uczelnię, wobec tego poszedłem na uczelnię, robiłem swoje dalej wykłady, czyli na tym odcinku niewiele się zmieniło, ale poza tym w tym momencie znaleźli się tacy, którzy chcieli, a to film, a to trzeba zrobić coś tam, a to potrzebują wykładu, a to potrzebują, żeby dla dzieci zrobić pokaz. No i to w sumie mi też dało wolną rękę, bo przedtem o każdą rzecz to musiałem mieć zgodę redaktora naczelnego czy dyrektora programu, a potem już stałem się człowiekiem samodzielnym i samorządnym. No właśnie, i lepiej jest panu, kiedy pan jest sam sobie szefem, czy lepiej było właśnie w telewizji, kiedy nie był pan sobie szefem? Wie pan, to nie są rzeczy porównywalne. Wtedy, powiedzmy, jeszcze powiedzmy do końca lat 90., no gdzieś do 2005, 2006 roku, to tak jak mówię, to była fantastyczna atmosfera, wszyscy sobie pomagali, lubili się, taka no bardzo, bardzo koleżeńska. I wie pan, to znowu, może to jest taka moja cecha, kiedyś dostałem na staż taką młodą kobietę, która przyszła jako stażystka. No więc ja mówię, no wie pani, no nie wiem jak to ten staż ma wyglądać, ale wie pani, będzie pani ze mną chodziła, a pani się przyjrzy po prostu, co ja robię i tyle. No i tak chodziliśmy po tych długaśnych korytarzach telewizyjnych. No a wtedy, jak pan pamięta, wzdłuż Woronicza ten korytarz miał chyba ze 300 metrów, potem tam w głąb Woronicza, czyli tak jakby wzdłuż samochodowej miał pewnie z 500 metrów. No więc tak chodziliśmy po tych korytarzach, załatwialiśmy sprawy. No i oczywiście szedłem, cześć, cześć, buźka, buźka, uśmiech tego, ściskanie rąk. No cały ten korytarz w jedną, w drugą stronę. Tak. I pani w pewnym momencie się zatrzymała, mówi, panie Wiktorze, ile pan tu pracuje? No ja mówię, no wtedy to już było chyba tam, nie wiem, 15 lat czy 20, mówię, no to 20 lat. I wszyscy pana tak mile witają i wszyscy się ściskają i wszyscy buźki i no, no ja mówię, no tak, no, no dlaczego nie? No to jest niesamowite, to się w głowie nie mieści. No mieści się, może dlatego, że ja lubię ludzi, a już swoich kolegów z telewizji lubiłem bardzo. No i stąd jak teraz czytam, a niestety czytam teraz, że koledzy odchodzą na zawsze, to jest mi strasznie przykro. To jest tak jakby maleńka cząstka mnie gdzieś tam odchodziła i ta część mojej przeszłości gdzieś no, wyparowała. No przykro. No to jest niestety rzeczywiście najsmutniejszy chyba kawałek naszego życia. Ale zanim jeszcze dojdziemy do końca, znaczy w takim znaczeniu, co pan w tej chwili robi, jeszcze chciałem się jeszcze cofnąć, bo
Pan też pisze dużo książek. Nie wiem, kiedy pan znajduje w ogóle czas na nie. Może pan zdradzić ten sekret, bo ja właśnie czasami też myślę o tym, żeby coś napisać, tylko po prostu nie mam na to czasu. Dom, rodzina, dzieci, praca. Jedną nawet przeczytałem, Sekrety prezentacji w nauce, i to od razu mogę polecieć. Przeczytałem i dzięki temu potem wygrałem konkurs FameLab w drugą edycję, więc jak najbardziej polecam. Ale jak pan znajduje czas na to wszystko? Bardzo bym pana prosił o powtórzenie, bo nie zrozumiałem nawet jednego słowa, ponieważ słyszałem dokładnie co drugą sylabę z pana wypowiedzi. Dobrze, więc jeszcze raz. To właśnie, że nasi mentorzy odchodzą czasami, to jest rzeczywiście najsmutniejszy ten kawałek naszego życia. Natomiast ja jeszcze chciałem zapytać pana o opisanie książek, bo widzę, że pan też dużo książek pisze. Jedną z nich mogę nawet, tylko niestety jedną przeczytałem, Sekrety prezentacji w nauce, przepraszam, Sztuka prezentacji w nauce, i jak najbardziej polecam, bo jak ją przeczytałem, to potem wygrałem konkurs FameLab, tutaj edycję polską, tak więc rekomenduję. Wykorzystałem te tam zalecenia z tej książki i zadziałały. Natomiast jak pan znajduje czas jeszcze na pisanie książek? Bo ja właśnie też mam pracę, trochę się zajmuję się populacją nauki, żona, dzieci i po prostu też chciałbym napisać książkę, ale nie wiem już kiedy, po prostu już nie mam na to czasu. Więc jak pan na to wszystko czas znajduje? Panie Wiktorze, czy my się słyszymy? Chyba straciliśmy na chwilkę kontakt z panem Wiktorem. Spróbujemy tutaj odzyskać łączność z nim. A ja w międzyczasie spróbuję zapytać się, czy mamy osoby tutaj na kanale Inżynieriada na Zello, które chciałyby zadać pytanie dla pana Wiktora. Więc zrobimy tutaj taki przegląd właśnie osób, które chciałyby zadać pytanie głosowe. Nie słyszę. Widzę, że tutaj, że się pojawiły nowe osoby na kanale, ale jednak brakuje tutaj odwagi, chyba że jestem niesłyszany. To może w takim razie Ania albo Leszek powie mi, czy mnie słychać tutaj na kanale. Słychać cię bardzo dobrze. Wiktora też było słychać bardzo dobrze.
Ewidentnie coś tam się rzeczywiście musiało chyba coś z łączem podziać, natomiast no, wszystko jest w jak najlepszym porządku, żadnych zakłóceń nie ma. No dobrze, to w takim razie próbujemy tutaj łapać Wiktora za pomocą i tutaj Zello, jak i naszego czatu tutaj wewnętrznego. O, chyba teraz się udało wreszcie. Próbuję, ale dalej nie mogłem się połączyć. Proszę pana, jeśli chodzi o te książki. Więc kiedyś, dawno, dawno temu, byłem jeszcze bardzo młody, przeczytałem taką książkę, nazywała się chyba Recepta Petera. I tam było napisane, że każda praca zajmuje tyle czasu, ile się na nią przeznaczy. Czyli jeżeli mamy dużo czasu, no to trzeba po prostu robić to tak szybko, żeby się zmieścić. No i ja staram się zmieścić. Tak jak wspomniałem tutaj chyba na samym początku, mam przygotowane, już tak mocno przygotowane, chyba 3 czy 4 pozycje książkowe. No i tylko czekam, kto kiedy znajdzie środki i czas, żeby po pierwsze to wydać, po drugie dystrybuować. Pan tutaj wspomniał o książeczce, to znaczy książce tej Sztuka Prezentacji, ale takich książek powstało kilka. Natomiast no na przykład bardzo sympatyczna książeczka była również Kosmos w naszym domu. To zostało wydane na i cały nakład wzięło Ministerstwo Klimatu, które to potem jakoś tam rozdysponowało po szkołach. I to była opowieść o tym, jakie technologie i materiały z kosmosu trafiły do nas, do domu. No na przykład to, że mamy produkty liofilizowane, że mamy paczkowane próżniowo, że mamy te tak zwane koce ratunkowe, że mamy nowe baterie i tak dalej, i tak dalej. No tego jest dosyć sporo. I o tym wszystkim właśnie napisałem. Napisałem jeszcze kilka książeczek, ale no po prostu to zależy właśnie od owych sponsorów. Ale rzecz, z której jestem bardzo dumny, to jest cała seria takich książeczek, które się nazywają Laboratorium Wiktora. To Laboratorium Wiktora to są po prostu te najprostsze takie doświadczenia i najtańsze, które każde dziecko może zrobić samo. Ja tylko stawiam sponsorom, którzy to wydają, jeden warunek, że wszystkie dzieci dostają tę książeczkę nieodpłatnie. Dlaczego? To ja nie muszę na tym zarabiać, natomiast chodzi o to, żeby dzieci biedne, dzieci bogate dostały taką samą książeczkę, czyli dostały taką samą szansę na poznanie fizyki. A ponieważ doświadczenia też zaproponowałem takie, naprawdę potrzebna jest pusta butelka po napojach, jakaś rurka, jakiś sznurek, jakiś gwoździk, jakiś coś, czyli rzeczy, które na ogół są w gospodarstwie domowym, a w każdym razie mogą być, a jeżeli już, to kosztują kompletne grosze, żeby nawet najbiedniejsze dziecko było w stanie coś takiego sobie przygotować, zrobić. I na zdjęciach pokazuję, jak to robić, żeby to doświadczenie wyszło. Oraz jest króciusieńki, zwykle jednozdaniowy opis, do czego to prowadzi, czy jakie zjawisko mogą w ten sposób zaobserwować. Nie ukrywam, że to mi sprawia ogromną przyjemność, zwłaszcza, że tych książeczek się ukazało na razie, no chyba 8 różnych wydań, ale się ukazały w nakładzie w sumie no dobrze ponad 600 tysięcy egzemplarzy. I się rozeszły tak, że ja mam zwykle po jednej sztuce i nie puszczam tego nikomu, trzymam prawie w zębach, bo inaczej mogę je stracić. A poza tym, no właśnie, jak mam więcej pracy, to zwykle więcej wykonuję. Jak ta praca mnie tak nie goni, no to wtedy to mam czas, żeby sobie poczytać książkę albo gazetę. No właśnie, no i albo czytam książkę, albo gazetę, albo właśnie pracuję, żeby inni mieli z tego pożytek. No i tak to właśnie wygląda. Panie Wiktorze, a te wszystkie pana książki, one są wydawane w papierze, czy też są wydawane w wersji elektronicznej, tak żeby można było je sobie na przykład na czytniki wciągnąć i czytać po prostu na czytniku albo pokazywać dzieciom? Te książki, które zostały dotąd wydane, były wydane w wersji papierowej. Mam dwie rzeczy, które zostały wydane również w tam MPUB,
no w każdym razie w tych formatach takich na czytniki, ale to tylko niektóre, reszta no to trzeba by przerobić na to, no i znowu ktoś musiałby to umieć zrobić, ktoś musiałby mieć na to czas. No i na razie jest tak, jak jest. Również te dotyczące sztuki prezentacji, no jedna taka ukazała się bodaj 10 lat temu, nazywa się Sztuka promocji nauki i tam jest połowa tej książki, to jest moja, bo reszta to jest Natalii Osice o promocji. No i to akurat Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy, wydał właśnie w tej wersji elektronicznej. No to wszystko zależy od, że tak powiem, mocy i od tego, kto może się tym zająć. No dobrze, może mógłby Pan znaleźć jakichś po prostu pomocników, tak jak ja na przykład tutaj, na przykład wiesz, redaktor Leszek czy Ania tutaj, która właśnie pilnuje kanału i pomaga nam, to oni też tutaj całkowicie nieodpłatnie po prostu swój czas poświęcają właśnie, żeby tą naukę promować i tutaj, więc być może Pan też mógłby taką właśnie jakąś grupę wokół siebie stworzyć. A właśnie, jeżeli mówimy o tych grupach, to czym się Pan w tej chwili zajmuje, skoro już nie pracuje Pan w telewizji? Rozumiem, że prowadzone są wykłady. Znalazłem też informację, że ma Pan własny kanał na YouTubie, Ciekawizja, oraz chyba, że pracuje Pan jeszcze w Radio Halo, ma jakieś audycje. Czy coś pominąłem, czy jeszcze jest jakaś aktywność? Po pierwsze, prowadzę zajęcia dla doktorantów na Politechnice Warszawskiej. Są to grupy, no takie po kilkanaście osób. Robię to już który drugi rok. Przedtem miałem również wykłady dla studentów z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, również dla Uniwersytetu Śląskiego, to jeszcze w czasie pandemii. Także to jest, jeśli chodzi o tę część wykładową. Jeśli chodzi o część, te inne rzeczy, no to na przykład, no przede wszystkim Halo Radio już dawno nie mam, nie wiem, chyba półtora roku albo więcej, natomiast, no dwa lata nawet, natomiast mam stały felieton codzienny w Radiu Pogoda. W Radiu Pogoda miałem o 10:30 codziennie, to się nazywa Technicznie Proste, gdzie opowiadam o różnych rzeczach, no między innymi o wielkich polskich inżynierach, wynalazcach, uczonych, podróżnikach czasami, no ludziach, którzy zrobili coś wielkiego, ale o Polakach. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no to na przykład w piątki opowiadam to takie, w jaki sposób właśnie wykonać te doświadczenia i to się nazywa Piątek Dobrej Zabawy Początek. Z kolei w środy staram się opowiadać o polskich naukowcach, którzy dzisiaj coś robią dla naszego dobra. W pozostałe dni również takie porady dotyczące, nie wiem, telefonu komórkowego, ich aplikacji, ale także niebezpieczeństw, które na nas czyhają, zarówno w sieci, no wiadomo, że tych oszustw jest sporo, jak i w życiu takim codziennym, o możliwości, czy o zapobieganiu wypadkom w domu, o zapobieganiu pożarom w domu, o no, takich najprostszych rzeczach, bo okazuje się, że zwłaszcza osoby już, nazwijmy to, bardziej dojrzałe, czy doświadczone, często zapominają. Kiedyś byli uczeni, jak to robić, a potem, a kurczę, się zapomniało, wzięło i się zapomniało. No więc, żeby się właśnie nie zapomniało, to ja o tym przypominam. To są moje takie podstawowe, jak Pan to powiedział, aktywności. No oczywiście Ciekawizja, tak. Znów staram się, żeby to dwa razy w tygodniu była rozmowa z jakimś ciekawym naukowcem czy specjalistą, no ale to też zależy od tego, no jak ci specjaliści znajdują czas. Poza tym jeszcze od czasu do czasu pisuję felietony do różnych czasopism. Co tam jeszcze robię? No przede wszystkim Facebooki mam. No, na Facebooku mam dwie strony, więc tam z kolei też się udzielam. No to tak chyba na razie to byłoby tyle. To zanim przejdziemy do finału,
to ja bym chciał jeszcze tutaj parę pytań od widzów, którzy tutaj na YouTubie głównie pisali. A jedno zachowam sobie na sam koniec, to pierwsze pytanie, które akurat mi pasuje do naszego finału. Natomiast tutaj padają pytania odnośnie aktualny system edukacji w Polsce. A co pan myśli o pomyśle bonu edukacyjnego? Czy jest pan bardziej orędownikiem naprawy systemu edukacji, czy bardziej sztywnej podstawy programowej? Generalnie, jak pan widzi dzisiejszą edukację młodzieży i czy ona jest dobra, czy należałoby coś z niej zmienić? Proszę, tak jak każdy mogę się wypowiadać, oczywiście na każdy temat, ale edukacja, o ile jest mi bardzo bliska, o tyle no, nie jestem specjalistą od edukacji. Moim zdaniem najlepiej, jeżeli się na ten temat wypowiadają rodzice lub nauczyciele, no, bo oni wiedzą, jak jest naprawdę. Ja to obserwuję, bo odwiedzam szkoły, ja rozmawiam z nauczycielami, rozmawiam z rodzicami. Ale to jest wiedza bardzo pobieżna i w ogóle wolałbym na ten temat się nie wypowiadać, bo nie jestem fachowcem. Wydaje mi się po prostu, że nauczyciele są przeciążeni, że nie mają czasu na przykład na to, żeby zwłaszcza w naukach ścisłych pokazać młodzieży doświadczenie, pokazać jakieś ciekawe zastosowania, w ogóle pobudzić ich ciekawość. Kiedyś, wiele lat temu, prowadziłem takie spotkania dla dzieci, no i pokazywałem taką super fizykę, no w ogóle super rzeczy. Podeszła do mnie jedna z pań nauczycielek, mówi: proszę pana, no bardzo ci dziękujemy, takie fajne te pokazy były. Ja mówię: wie pani, ja tak trochę się krępuję, bo ja pokazuję tę fizykę właśnie samą tą śmietankę, która jest na te najciekawsze rzeczy. Pani na to mówi: proszę pana, właśnie nam chodzi o tą śmietankę, bo te wszystkie prawa, regułki, tam to wszystko, to my ich nauczymy. Ale brakuje nam tej śmietanki właśnie, żeby oni widzieli, po co to wszystko jest. No więc takie jest moje doświadczenie, ale to jest trochę za małe, żeby się wypowiadać na temat reformy edukacji. Bardzo podoba mi się pana skromność w tym zakresie. Właśnie bardzo niewiele osób jest w stanie założyć sobie ten kaganiec, powiedzieć: bardzo im przykro, ale nie jestem w stanie się wypowiedzieć w tym temacie, bo nie jestem danym specjalistą. Większość osób powie jakąś opinię, tak? Politycy zwłaszcza są w tym najlepsi. Mają opinię jakąś na jakiś temat, a ja zawsze mówię, że jak ktoś ma jakąś opinię, to znaczy, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat, po prostu wtedy ma opinię. I to jest bardzo, bardzo dobra cecha moim zdaniem. Dobrze, ale tym razem pozwolę panu już na finał, zupełnie bez żadnych konsekwencji, wypowiedzieć się i nie będziemy pana ścigać o jakość tej wypowiedzi. Chciałbym, żeby pan użył swojej wyobraźni, swoich opinii właśnie i przewidział trochę naszą przyszłość. To znaczy, jak nasz świat, pewnie najbardziej ten techniczny tutaj, bo pan mimo wszystko w okolicy tej fizyki, nauki i techniki się tutaj obraca. Jak widzi pan nasz świat za 25 lat, za 50 lat, za 100 lat i za 200 lat? Dalej już nie pytam, bo to już będzie totalny rozrzut, ale w tych czterech kategoriach jest pan w stanie powiedzieć, co się zmieni w tym okresie? Proszę pana, teatr mój widzę ogromny. Ale tak naprawdę ja nie jestem wróżką. To takie rzeczy to proszę to do wróżki albo do wróżbity, bo to chyba byłoby lepiej. Ja wierzę w to, że będzie lepiej. Na pewno wierzę w to, że po pierwsze zostanie przedłużony czas ludzkiego życia i że będziemy żyli do samego końca w lepszych warunkach niż dotąd, czyli że ta opieka medyczna się znacznie poprawi. Już ja na przykład na sobie widzę, doświadczyłem tego, że pojawiły się w
czasie, kiedy lekarze mnie leczą, nowe leki. No i jak poszedłem do pana profesora, mówię, to co, już koniec? Nie, tylko no, dwa nowe leki się pojawiły, dotrwał pan i jest dużo lepiej. A więc w ciągu tych 25 lat, po pierwsze, zmienią się terapie, na wykorzystanie fizyki będzie dużo lepsze. Te wszystkie tak zwane noże tam fotoniczne czy noże kwantowe, które będą wycinały te nowotwory albo tam cokolwiek innego, wszystkie tego typu terapie po prostu będą bardziej upowszechnione. Wydaje mi się, że będziemy potrafili ograniczyć zużycie surowców. Już to robimy. I pewnie będzie jeszcze lepiej, wobec czego przy okazji również zmieni się, czy zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. I w każdym razie ja w to wierzę. Wierzę w to również, że będziemy w stanie poprawić ludzi, po prostu ludzi. Proszę zobaczyć, jak wiele w nas jest jeszcze złości, nienawiści, okrucieństwa w stosunku do innych ludzi, albo też do zwierząt, do otoczenia. No, to są takie rzeczy podstawowe. Jeśli chodzi o technikę, jestem głęboko przekonany, że będziemy podróżowali coraz częściej w systemach autonomicznych, to znaczy za nas będą te samochody czy pojazdy generalnie myślały, będą nad nami się jakoś opiekowały, no i dzięki temu będzie nam wygodniej. Na pewno zmniejszy się liczba wypadków zarówno na drogach, jak i tych innych. No po prostu to wszystko będzie bardziej pewne. Państwo już tego nie pamiętają, ale kiedyś w Polsce mieliśmy tam 6 tysięcy, 7 tysięcy ofiar wypadków drogowych rocznie. Teraz jest mniej więcej połowa. No więc idzie to ku lepszemu. Z całą pewnością będziemy żyli w zupełnie innych skupiskach mieszkalnych. Ja nie wiem, czy wyprowadzimy się na wieś, raczej wątpię, bo to jest bez sensu, ale w tych warunkach właśnie miejskich zostaną zapewnione dużo lepsze warunki wszystkim mieszkańcom. Przy czym, jeżeli nie uda nam się rozwiązać sprawy ludzi gorzej sytuowanych, czy mniej przystosowanych do rzeczywistości, no to czeka nas kłopot. No i wreszcie sztuczna inteligencja, która jednych ludzi pozbawi pracy, na pewno. Będą z tym duże kłopoty, ale ja sądzę, że jednak w wielu dziedzinach ludzie będą potrzebni, a może również nauczymy się lepiej wypoczywać, ciekawiej, bardziej aktywnie, bardziej mądrze. Także nie jestem wróżką, to są moje takie bardzo, bardzo uwagi ogólne. Ja wiem, że wszyscy by chcieli się dowiedzieć, co będzie jutro albo co będzie za 25 lat, ale może być bardziej ciekawie, niż nam się wydaje. Kiedy ja byłem z kolei takim no, kilkunastoletnim chłopcem, to wtedy były konkursy właśnie, jak świat będzie wyglądał za, powiedzmy, tam ileś lat. No i wtedy się wydawało, że wszyscy będą latali nad domami, w specjalnych tam kapsułach, że coś. Nic się z tego nie sprawdziło. Absolutnie nic. Ja obstawiam, że w tej chwili najbardziej oczekiwaną, poszukiwaną informacją o przyszłości jest, jaka będzie pogoda w pasie zaćmienia słońca w USA, która się będzie jakoś teraz odbywać w ciągu najbliższej doby. I tam są duże problemy z tą pogodą. A jeszcze się doprecyzuję tutaj, to moje pytanie. Czy ludzie opuszczą Ziemię? Nie tak, że będą latali na stację kosmiczną, po prostu naukowcy, ale czy ludzie jako gatunek po prostu polecą na inne planety i zaczną tam po prostu zakładać miasta? Oraz czy ludzie będą mogli żyć wiecznie? Na przykład czy właśnie medycyna pójdzie z tego stopnia, że po prostu przestaniemy umierać? Czy to w ogóle jest możliwe? No to ostatnie, to proszę pana, to byłoby straszne, bo to z drugiej strony zapełniłoby świat nieprawdopodobną liczbą ludzi, którzy, no, którzy blokowaliby dostęp innym do tych środków, które mamy,
do tych zasobów również surowcowych. Jeśli chodzi o podróże na inne planety, poszczególne takie, nazwijmy to, ekipy, wyprawy, tak, w całą ludzkość, znaczy wyprawę całej ludzkości nie wierzę, w każdym razie nie w perspektywie 100 czy 200 lat. Raczej szansa jest niewielka. To Panie Wiktorze, ostatnie pytanie. Czy powinien się jeszcze o coś Pana zapytać, o czym zapomniałem? I co chciałby Pan powiedzieć? No, wie Pan, to jest trudne pytanie. O co? No przede wszystkim chciałbym, inaczej to powiem, może tak, chciałbym zrealizować te kilka swoich jeszcze marzeń, póki mogę, póki mi siły i pamięć dopisują, bo to różnie bywa. Natomiast chciałbym, żeby w dalszym ciągu udało mi się dzielić z młodymi ludźmi no, tym, co sam zyskałem. Chciałbym, proszę Pana, że inaczej, to jest takie moje marzenie, żeby ci, którzy przychodzili na moje te różne wykłady, zajęcia, warsztaty, na te spotkania, żeby po prostu chcieli się uczyć, żeby chcieli zdobywać tę wiedzę. Gdyby nam się udało, żeby chociaż o ileś tam procent wzrosła liczba naszych rodaków, którzy by więcej się interesowali nauką, no to byłoby naprawdę ogromne szczęście. Mnie to najbardziej pasjonuje, nie to co będzie, tylko dokładanie starań, żeby ludzie chcieli się uczyć, żeby chcieli mieć więcej wiedzy. Bo tylko to może nas utrzymać no, na jakimś tam poziomie w skali światowej, że nie będziemy od tego świata jak gdyby odstawali, że nasi rodacy nie będą tylko siłą roboczą, tylko wręcz przeciwnie, będą popychali ten świat. Tak jak się to stało nawet po powstaniu listopadowym czy styczniowym, kiedy ci nasi dzielni ludzie, którzy walczyli o wolność, potem trafili gdzieś do krajów zachodnich, na przykład do Francji, do Anglii, do Stanów i tam zrobili wielkie kariery. I obyśmy jak najwięcej takich ludzi mieli, czego sobie i Państwu życzę. A jeśli ktoś z Państwa zechce pomóc mi na przykład w wydaniu kolejnej książki czy książeczki, no to będę bardzo szczęśliwy. Panie Wiktorze, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. To była przyjemność. To była naprawdę ogromna przyjemność i zaszczyt rozmawiać z legendą polskiej popularyzacji nauki, osoby, która po prostu widziała, jak ten temat był tworzony przez lata. A wszystkim, jakby, jeżeli ktoś chciałby pomóc panu Wiktorowi, to jakby zapraszam do kontaktu bezpośrednio. Gwarantuję, że pan Wiktor po prostu odpowie na maile. Zajrzyjcie na jego kanał YouTube'owy czy na Facebookowy właśnie Ciekawizja. Subskrybujcie te kanały, gdzie można właśnie zobaczyć te wszystkie rzeczy. I to tyle, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Życzę wszystkiego tego, co pan Wiktor tutaj chciał, żeby jeszcze się wydarzyło to, żeby mu się wydarzyło. I nawet nie wiem, jak zakończyć po prostu, no bo mówię, naprawdę czuję się w pewien sposób wzruszony, że można właśnie prowadzić właśnie rozmowy właśnie z panem Wiktorem. Pan Wiktor czasami u nas tutaj odwiedza. Jak są ciekawsze jakieś podcasty, to występuje u nas jako właśnie taki goszczący prowadzący. Natomiast głównie, tak jak słyszeliście, ma mniej więcej dwa razy w tygodniu jakiś film w Ciekawizji. I tam najczęściej go spotkacie.
Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj. A rozmawialiśmy prawie 2 godziny, mimo naszego opóźnienia, tutaj 25 minut. A te podcasty mam nadzieję, że będą się pojawiały bardziej systematycznie, bo one ostatnio dawno się pojawiały. A za tydzień na naszym kanale będzie wchodzi superprodukcja. A film, na który chyba dużo osób czekało, czyli ja dostałem zgodę z firmy Rocket Lab na to, żeby nakręcić film o Rocket Lab. I taki film właśnie pojawi się za tydzień na naszym kanale. To tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnych podcastów oraz filmów na kanale Inżynieriada. Trzymajcie się, hej! Inżynier analizuje i rozwiązuje problemy techniczne. Mówimy tu o osobach, które zbudowały młotek kamienny, żarówkę, komputer czy statek kosmiczny. Inżynier rozumie, jak działa urządzenie i potrafi to wykorzystać. To dzięki nim pływamy, jeździmy, latamy czy nawet żyjemy w kosmosie. Ta technologia to nie jest żaden cud czy dar, ale efekt naszej pracy. Nie dostaliśmy skrzydeł, ale sami je zbudowaliśmy, bo chcieliśmy latać. Budujemy, bo jest to przydatne, a zarazem fascynujące. To coś, dlaczego warto wstawać każdego dnia. Dr Marcin Stolarski i jego świat widziany oczami inżyniera kosmicznego w programie Inżynieriada.